Witaj na profilu Dla Maryi. Zapraszam Cię do wysłuchania fragmentów z dzienniczka siostry Faustyny Kowalskiej. Fragmenty czytam z dzienniczka wydanego przez wydawnictwo Misericordia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowa. Kraków, 2014, wydanie trzecie. Chciałabym, abyś wiedział, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, że przy nagrywaniu fragmentów nie korzystam z żadnych narzędzi AI, dlatego pokornie proszę Cię o przyjęcie wszystkich potknięć z wyrozumiałością. Będę również wdzięczna za polubienie tego filmu i za subskrybowanie kanału dla Maryi. Niech Pan Miłosierny prowadzi Cię i wspiera. Zapraszam do wysłuchania, części siódmej. 27 maja 1933 roku. Dziś, 27, wyjeżdżam do Wilna. Kiedy wyszłam przed dom, spojrzałam na cały ogród i dom. Kiedy spojrzałam na nowicjat, nagle łzy mi popłynęły z oczu. Wspomniałam na wszystkie dobrodziejstwa i łaski, których mi udzielił Pan. Wtem niespodziewanie ujrzałam Pana przy kląbie, który mi powiedział: Nie płacz. Ja jestem z Tobą zawsze. Obecność Boża, która mnie ogarnęła wówczas, kiedy mówił Pan Jezus, trwała przez cały czas podróży. Miałam pozwolenie wstąpić do Częstochowy. Po raz pierwszy ujrzałam matkę Bożą, kiedy poszłam rano o godzinie piątej na odsłonięcie obrazu. Modliłam się bez przerwy do godziny 11 i zdawało mi się, że dopiero co przyszłam. Matka tamtejsza przełożona przysłała po mnie siostrę, żebym przyszła na śniadanie i martwiła się, że się spóźnię na pociąg. Wiele mi powiedziała Matka Boża. Oddała mi swoje śluby wieczyste. Czułam, że jestem jej dzieckiem, a ona mi matką. Nic mi nie odmówiła, o co ją poprosiłam. Dziś już jestem w wilnie. Maleńkie chałupki porozrzucane stanowią klasztor. Trochę mi się wydaje dziwne po Józefowskich gmachach. Sióstr tylko osiemnaście. Mały domek, ale wielkie z życie wspólne. Wszystkie siostry przyjęły mnie bardzo serdecznie, co mi było wielką zachętą do znoszenia trudów, jakie na mnie czekały. Siostra Justyna nawet wyszorowała podłogę na mój przyjazd. Kiedy weszłam na benedykcję, Jezus udzielił mi światła, jak obcować z pewnymi osobami. Przytuliłam się całą mocą do najsłodszego serca Jezusa, widząc, jak zewnętrznie będę narażona na rozproszenie z powodu obowiązku, jakim mam tu mieć w ogrodzie, a z tego powodu muszę utrzymywać stosunki ze świeckimi. Nadszedł tydzień spowiedzi i ku mojej radości ujrzałam tego kapłana, którego już znałam wpierw, nim przyjechałam do Wilna. Znałam go z widzenia. Wtem usłyszałam w duszy te słowa: Oto wierny sługa mój. On ci dopomoże spełnić wolę moją tu na ziemi. Jednak nie dałam się mu poznać tak jak życzył sobie pan. I przez jakiś czas walczyłam z łaską. W każdej spowiedzi dziwnie mnie przenikała łaska Boża. Jednak nie odsłaniałam duszy przed nim i zamierzałam się nie spowiadać przed tym kapłanem. Po tym postanowieniu, straszny niepokój wstąpił w duszę moją. Silnie mnie Bóg strofował. Kiedy odsłoniłam całą swoją duszę przed tym kapłanem, Jezus zlał na duszę moją całe morze łask. Teraz rozumiem, co to jest wierność jednej pojedynczej łasce, a ona sprowadza cały szereg innych. O Jezu mój, utrzymuj mnie przy sobie, patrz, jak słabą jestem. Sama ani kroku nie zrobię naprzód, więc ty, Jezu, musisz być ustawicznie ze mną, jak matka przy słabym dziecku, więcej nawet. Zaczęły się dni pracy, walki i cierpień. Wszystko idzie swoim trybem zakonnym. Człowiek, jak zawsze, człowiek jest zawsze nowicjuszem. Musi wiele rzeczy się nauczyć i poznawać, bo chociaż reguła ta sama, to jednak każdy dom ma swoje zwyczaje, a więc każda zmiana to malutki nowicjat. 5 sierpnia 1933 roku, święto Matki Bożej Miłosierdzia. Dziś otrzymałam wielką i niepojętą łaskę, czysto wewnętrzną, za którą Bogu jestem wdzięczną w tym życiu. I w wieczności. Jezus mi powiedział, że najwięcej mu się przypodobam przez rozważanie jego bolesnej męki i przez to rozważanie wiele światła spływa na moją duszę. Kto chce się nauczyć prawdziwej pokory, niech rozważam mękę Jezusa. Kiedy rozważam mękę Jezusa, to mi przychodzi jasne pojęcie wielu rzeczy, których przedtem zrozumieć nie mogłam. Ja chcę być podobna do ciebie, Jezu. Do ciebie ukrzyżowanego, umęczonego, upokorzonego. Jezu, odbij na duszy i sercu moim swoją pokorę. Kocham cię, Jezu, do szaleństwa. Ciebie wyniszczonego, takiego, jak cię wskazuje prorok, jakby nie mógł w tobie dostrzec postaci ludzkiej dla wielkich boleści. W takim stanie kocham cię, Jezu, do szaleństwa. Boże, wiekuisty i niezmierzony, co uczyniła z ciebie miłość? 11 października 1933 roku. Czwartek. Starałam się odprawić godzinę świętą, ale zaczęłam ją z wielkim trudem. Jakaś tęsknota zaczęła szarpać moim sercem. Umysł mój został przyćmiony tak, że nie mogłam pojąć prostych form modlitwy. I tak przeszła mi jedna godzina modlitwy, a raczej walki. Postanowiłam drugą godzinę się modlić, ale cierpienia wewnętrzne się zwiększyły. Wielka oschłość i zniechęcenie. Postanowiłam trzecią godzinę się modlić. W tej trzeciej godzinie modlitwy, którą postanowiłam odprawić, klęcząc, bez żadnego oparcia, ciało moje zaczęło się dopominać wytchnienia. Jednak w niczym nie sfolgowałam. Rozkrzyżowałam ręce i chociaż słów nie, mu nie mówiłam, jednak aktem woli trwałam. Po chwili zdjęłam pierścionek z palca i prosiłam, ażeby Jezus spojrzał na ten pierścionek, który jest znakiem naszego wiecznego złączenia. I ofiarowałam Panu Jezusowi te uczucia, jakie miałam w dzień ślubów wieczystych. Po chwili czuję, że serce moje zaczyna ogarniać fala miłości. Nagłe skupienie ducha, zmysły cichną, obecność Boża przenika duszę. Wiem tylko to, że jest Jezus i ja. Ujrzałam go w takiej postaci, jakiego widziałam w pierwszej chwili po ślubach wieczystych, kiedy odprawiałam także Godzinę Świętą. Stanął nagle Jezus przede mną, obdarzony z szat, okryty ranami na całym ciele. Oczy tonęły we krwi i łzach, twarz cała zeszpecona pokryta plwodzinami. tem mi powiedział Pan. Oblubienica musi być podobna do oblubieńca swego. Zrozumiałam te słowa do głębi. Tu nie ma miejsca na jakieś wątpliwości. Podobieństwo moje do Jezusa ma być przez cierpienie i pokorę. Patrz, co zrobiła ze mną miłość dusz ludzkich, córko moja. W Twoim sercu znajduję wszystko, czego mi odmawia tak wielka liczba dusz. Serce Twoje jest mi odpocznieniem. Często zachowuję wielkie łaski pod koniec modlitwy. W pewnej chwili, kiedy odprawiałam nowennę do Ducha Świętego, co do spowiednika odpowiedział mi Pan. Dałem Ci go wpierw poznać, nim Cię tutaj przełożeni przysłali. Jak będziesz postępować ze spowiednikiem, tak ja będę postępował z Tobą. Jeżeli będziesz się ukrywać przed Nim, chociażby to była najmniejsza łaska moja, to i ja ukryję się przed Tobą i pozostaniesz sama. I postępowałam według życzenia Bożego, a głęboki spokój zapanował w duszy. Teraz rozumiem, jak Bóg broni spowiedników i jak się za Nim ujmuje. Rada. Księdza doktora Sopoczki. Bez pokory nie możemy się podobać Bogu. Ćwicz się w trzecim stopniu pokory, to jest nie tylko się nie tłumaczyć i uniewinniać, jak nam się coś zarzucają, ale cieszyć się z upokorzenia. Jeżeli te rzeczy, którymi mówisz, prawdziwie od Boga pochodzą, to przygotuj duszę swoją na wielkie cierpienia. Spotkasz się z nieuznawaniem, z prześladowaniem, będą na ciebie patrzeć jak na histeryczkę, dziwaczkę, ale Bóg łaski swojej nie poskąpi. Prawdziwe dzieła Boże zawsze napotykają na trudności i nacechowane są cierpieniem. Jeżeli Bóg będzie chciał coś przeprowadzić, czy wcześniej, czy później przeprowadzi. Mimo trudności przeprowadzi. A ty tymczasem uzbrój się w wielką cierpliwość. Kiedy wyjechał ksiądz doktor Sopoćko do Ziemi Świętej, w tym czasie spowiadał zgromadzenie ojciec Dąbrowski. Na jednej spowiedzi zapytał się mnie, czy jestem świadoma życia wyższego, jakie jest w mojej duszy, a które jest niezmiernie w wielkim stopniu. Odpowiedziałam, że jestem tego świadoma. I wiem, co się we wnętrzu moim dzieje. A na to odpowiedział mi ojciec. Nie, wolnie, nie wolno siostrze niszczyć tego w duszy, ani samej nie wolno zmieniać. Nie w każdej duszy uwydatnia się to wielkie szczęście życia wyższego. U siostry jest to widoczne, bo jest w ogromnym stopniu. Niech siostra uważa, żeby nie zmarnować tych wielkich łask bożych. Wielka im myśl urwana. Jednak ojciec ten przedtem wystawiał mnie na wiele prób. I kiedy mu mówiłam, że pan żąda ode mnie tych rzeczy, to wyśmiał się ze mnie, a do spowiedzi kazał mi przychodzić o godzinie ósmej wieczór. A kiedy poszłam o ósmej, to już kościół braciszek zamykał. A kiedy mu powiedziałam, żeby dał ojcu znać, że ja przyszłam i że ojciec mi kazał przyjść o tej porze. Poczciwy braciszek poszedł i dał ojcu znać. Ojciec kazał mu, żeby mi powiedział, że ojcowie o tej porze nie słuchają spowiedzi. I wróciłam z niczym do domu i już więcej się u niego nie spowiadałam. Ale odprawiłam za niego całą godzinę adoracji i pewne umartwienia, żeby mu uprosić światło Boże do poznania dusz. też jak wyjechał ksiądz doktor Sopoćko, a on zastępował go. Zmuszona byłam iść do Niego do spowiedzi. Jednak, co przedtem uznać nie chciał, to teraz mnie zobowiązuje do wielkiej wierności tym natchnieniom wewnętrznym. Tak nieraz Bóg dopuszcza, ale we wszystkim niech będzie uwielbiony. Ale jednak wielkiej łaski trzeba, aby się nie zachwiać. 10 stycznia 1934 roku. Rekolekcje roczne. Jezu mój, i znowuż się zbliża chwila, w której pozostanę sam na sam z Tobą. Jezu, proszę Cię z całego serca: Daj mi poznać, co Ci się we mnie nie podoba, a zarazem daj mi poznać, co robić, aby Ci się stać milszą. Nie odmów mi tej łaski i bądź ze mną. Ja wiem, że bez Ciebie, Panie, niewiele się przyda usiłowanie moje. O jak się cieszę z wielkości Twojej, Panie. Im więcej Cię poznaję, tym Cię goręcej pragnę i pożądam. Jezus udzielił mi poznania samej siebie. W tym świetle Bożym widzę swoją wadę główną to jest pycha, jej odcień, zamknięcie się samej w sobie, brak prostoty w stosunku z Matką przełożoną. Drugie światło co do mówienia. Czasami mówię za dużo. Można by było w dwóch, trzech słowach załatwić, a ja na takie załatwianie używam za dużo czasu. Jednak Jezus sobie życzy, abym ten czas obróciła na modlitewki odpustowe za dusze w czyściu cierpiące. I mówi mi Pan: jak każde słowo będzie ważone w Dzień Sądu. Trzecie słowo: co do reguł naszych: mało unikam okazji, które prowadzą do łamania reguł, a szczególnie milczenia. Tak będę postępować, jakoby reguła była tylko dla mnie napisana, a co mnie obchodzi, jak kto postępuje, bylebym ja tak postępowała, jak Bóg sobie tego życzy. Postanowienie. Czegokolwiek Jezus zażąda ode mnie, a dotyczy to rzeczy zewnętrznych, pójść zaraz o tym powiedzieć przełożonym, w obcowaniu z przełożoną starać się. Będę o otwartość i szczerość dziecięcą. Jezus kocha dusze ukryte. Kwiat ukryty najwięcej zawiera w sobie woni. Starać się o zaciszę dla serca Jezusowego we własnym wnętrzu. W chwilach ciężkich i bolesnych nucę Ci, o stwórco, hymn ufności, bo bezdenna jest przepaść ufności mojej ku Tobie, ku Twemu miłosierdziu. Od chwili w której ukochałam cierpienie, przestało mi być cierpieniem. Cierpienie jest stałym pokarmem mojej duszy. Nie będę rozmawiać z pewną osobą, bo wiem, że Jezusowi się to nie podoba, a ona nie odnosi z tego żadnej korzyści. Ustup Pana Jezu utajony miłości wiekuista żywocie nasz. Boski szaleńcze, żeś zapomniał o sobie, a widzisz tylko nas. Nim stworzyłeś niebo i ziemię, wpierw nosiłeś w sercu swoim nas, o miłości, o głębio poniżenia twego, o tajemnico szczęścia, czemuż tak mała liczba Ciebie zna, czemuż nie znajdujesz wzajemności. O boska miłości, czemuż dajesz piękność swoją. O niepojęty i niezmierzony, nim lepiej Cię poznaję, tym Cię mniej pojmuję, ale dlatego, że Cię pojąć nie mogę, więcej pojmuję wielkość Twoją. Nie zazdroszczę serafinom ognia, bo większy w sercu złożony mam dar. Oni w zachwycie podziwiają Ciebie, lecz Twoja krew łączy się z moją. Miłość to niebo już tu na ziemi dane nam. O czemuż się taisz w wiarę? Miłość rozdziera zasłonę. Nie masz zasłony przed wzrokiem mojej duszy, boś sam mnie pociągnął w, łone, w łono tajemniczej miłości na wieki. Niech ci będzie cześć i chwała, nierozdzielna Trójco jedyny Boże po wszystkie wieki. Dał mi Bóg poznać, na czym polega prawdziwa miłość. I udzielił mi światła, jak ją okazać Bogu w praktyce. Prawdziwo, prawdziwa miłość Boga zależy na wypełnieniu woli Bożej. A żeby okazać miłość Bogu w czynie trzeba, ażeby wszystkie uczynki nasze, chociażby były najmniejsze, muszą płynąć z miłości dla Boga. I powiedział mi Pan: dziecię moje, najwięcej mi się podobasz przez cierpienie w cierpieniach swoich fizycznych czy też moralnych, córko moja, nie szukaj współczucia ustworzeń. Chcę, aby woni cierpień Twoich była czysta, bez żadnych przymieszek. Żądam, żebyś się nie tylko oderwała od stworzeń, ale i sama od siebie. Córko moja, chcę, cię, chcę się napawać miłością serca Twego, miłością czystą, dziewiczą, Nieskalaną, bez żadnego przyćmienia. Córko moja, im więcej ukochasz cierpienie, tym miłość Twoja ku mnie będzie czystsza. Jezus każe mi obchodzić to święto miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, przez wewnętrzne skupienie i umartwienie zewnętrzne. Przez trzy godziny nosiłam pasek modląc się nieustannie za grzeszników i o miłosierdzie dla całego świata. I rzekł mi Jezus: Wzrok mój z upodobaniem dziś spoczywa na domu tym. Czuję dobrze, że nie kończy się posłannictwo moje ze śmiercią, ale się zacznie. O dusze wątpiące, uchylę wam zasłony nieba, aby was przekonać o dobroci Boga. Abyście już więcej nie raniły niedowierzaniem najsłodszego serca Jezusa. Bóg jest miłością i miłosierdziem. W pewnej chwili powiedział mi Pan: Wzruszyło się serce moje miłosierdziem wielkim ku Tobie, dziecię moje najdroższe. Kiedy Cię ujrzałem w strzępy poszarpaną od wielkiej boleści, którą cierpiałaś, żałując za grzechy swoje. Oto widzę Twoją miłość tak czystą i szczerą, że daję Ci pierwszeństwo między dziewicami, tyś zaszczytem i, chwałę, i chwałą męki mojej. Każde unierzenie duszy Twojej widzę i nic nie uchodzi uwagi mojej. Pokornych wywyższam aż do tronu swego, bo tak chcę. Boże w Trójcy, świętej jedyny. Pragnę cię tak kochać, jak jeszcze cię żadna dusza ludzka nie kochała. A chociaż jestem dziwnie nędzna i maleńka, to jednak kotwicę ufności swojej zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego Boże i Stwórco mój. Pomimo wielkiej nędzy mojej, nie lękam się niczego, ale mam nadzieję śpiewać pieśni chwały wiecznie. Niech żadna dusza nie wątpi, Chociażby była najnędzniejsza, póki żyje, każda może stać się wielką świętą, bo wielka jest moc łaski Bożej. Od nas zależy tylko nie stawiać oporu działaniu Bożemu. O Jezu, gdybym mogła się stać mgłą przed Tobą, aby zakryć Ziemię, by wzrok Twój święty nie widział strasznych występków. Jezu, kiedy patrzę na świat. I jego obojętność względem ciebie to mi wyciska nieustannie łzy z oczu. Ale kiedy patrzę na duszę oziębłą, zakonną, to mi się serce krwawi. 1934 rok. W pewnej chwili, kiedy przyszłam do celi, a byłam tak bardzo zmęczona, że musiałam chwilę wpierw spocząć, nim się zaczęłam rozbierać. A kiedy byłam już rozebrana, jedna z sióstr prosi mnie, żebym przyniosła jej gorącej wody. Pomimo zmęczenia ubrałam się prędziutko i przyniosłam wody, jakiej sobie życzyła, chociaż od kuchni do celi było spory kawałek, a błoto pod kostki. Kiedy weszłam do swojej celi, ujrzałam puszkę z najświętszym sakramentem i usłyszałam taki głos: Weźmij tę puszkę i przenieś do tabernakulum. W pierwszej chwili zawahałam się, ale się zbliżyłam i kiedy się dotknęłam puszki, usłyszałam te słowa: Z jaką miłością zbliżasz się do mnie, z taką miłością zbliżaj się do każdej z sióstr, a cokolwiek czynisz im, mnie czynisz. Po chwili ujrzałam, jako jestem sama. W pewnej chwili kiedy się odprawiła adoracja za naszą ojczyznę, ból mi ścisnął duszę i zaczęłam się modlić w następujący sposób: Jezu, najmiłosierniejszy, proszę Cię przez przyczynę świętych Twoich, a szczególnie przez przyczynę Matki Twojej, najmilszej, która Cię wychowała z dzieciństwa, błagam Cię. Błogosław Ojczyźnie mojej. Jezu, nie patrz na grzechy nasze, ale spójrz się na łzy dzieci małych, na głód i zimno, jakie cierpią. Jezu, dla tych niewiniątek udziel mi łaski, o którą Cię proszę dla ojczyzny mojej. W tej chwili ujrzałam Pana Jezusa, który miał oczy zaszłe łzami i rzekł do mnie. Widzisz, córko moja, jak bardzo mi ich żal. Wiedz o tym, że one utrzymują świat. Jezu mój, kiedy patrzę na to życie dusz, spostrzegam, że wiele służy Ci z pewnym niedowierzaniem. I w pewnych chwilach, zwłaszcza kiedy jest sposobność do okazania miłości Bogu, to właśnie widzę, jak w ten czas uciekają te dusze z pola walki. I rzekł do mnie Jezus w pewnej chwili. Czy i Ty, Dziecię moją, tak chcesz postępować? Odpowiedziałam Panu. O nie mój Jezu, nie cofnę się z pola walki, chociaż mi pod śmiertelny zrosić czoło, nie wypuszczę miecza z ręki, aż spocznę u stóp Trójcy świętej. Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięską. Kiedy raz rozmawiałam bardzo długo z Jezusem o naszych wychowankach, ośmielona dobrocią Jego, zapytałam go: Czy też ma z naszych wychowanek takie dusze, które by były pociechą dla Jego serca? I odpowiedział mi Pan: że ma, ale miłość ich jest słaba, dlatego oddaję Ci je pod szczególną opiekę. Módl się za nie. O Boże wielki, podziwiam dobroć Twoją. Tyś Pan zastępów nieba, a tak się zniżasz do nędznego stworzenia. O jak gorąco pragnę Cię kochać każdym uderzeniem serca mojego. Nie wystarczy mi obszar ziemi, za małe jest niebo, a niczym przestworza. Ty jeden mi tylko wystarczasz, wiekuisty Boże, ty tylko jeden głębię mojej duszy napełnić możesz. Najszczęśliwsze chwile dla mnie to kiedy pozostaję sam na sam z Panem moim. W tych chwilach poznaję wielkość Boga i nędzę własną. W, te, w pewnej chwili powiedział mi Jezus: Nie dziw się temu, że jesteś nieraz niewinnie posądzana. Ja z miłości ku Tobie wpierw wypiłem ten kielich cierpień niewinnych. W pewnej chwili, kiedy się przepisałem, kiedy się przejęłam wiecznością i jej tajemnicami, zaczęłam, zaczęła lękać się dusza moja, a zastanawiając się jeszcze chwilę, zaczęły mnie męczyć różne niepewności. Wtem rzekł do mnie Jezus: Dziecię moje, nie lękaj się domu Ojca Swego. Próżne dociekania zostaw mędrcom tego świata. Ja Cię zawsze chcę widzieć małym dzieckiem. Pytaj z prostotą o wszystko Spowiednika. A ja ci odpowiem przez usta jego. W pewnym momencie poznałam osobę, która zamierzała popełnić grzech ciężki. Prosiłam pana, aby na mnie dopuścił udręki największe, żeby owa dusza została uratowana. Wtem nagle uczułam straszny ból korony cierniowej na głowie. Trwało to dość długo, jednak osoba ta została w łasce Bożej. O Jezu mój, jak łatwo można się uświęcić. Potrzeba tylko odrobinę dobrej woli. Jeżeli Jezus spostrzeże w duszy tę odrobinę tej dobrej woli, to śpieszy się ze swoim oddaniem duszy i nic go powstrzymać nie może ani błędy, ani upadki nic zgoła. Jezusowi jest pilno tej duszy do dopomóc, a jeżeli dusza jest wierna tej łasce Bożej, to w bardzo krótkim czasie dusza może dojść do najwyższej świętości, do jakiej jest stworzenie tu na Ziemi dojść może. Bóg jest bardzo hojny i nikomu łaski swojej nie odmawia. Więcej daje, aniżeli my go o to prosimy. Wierność w wypełnianiu natchnień Ducha Świętego to najkrótsza droga. Kiedy dusza szczerze kocha Boga, to nie powinna się niczego lękać w swym życiu duchowym. Niech się podda wpływowi łaski i niech się nie ogranicza w włączeniu z Panem. Kiedy mnie Jezus zachwycił swą pięknością i pociągnął ku sobie, w ten czas ujrzałam, co mu się w duszy mojej nie podoba i postanowiłam za wszelką cenę to usunąć. I z pomocą łaski zaraz to usunęłam. Ta wielkoduszność podobała się panu, i od tej chwili Bóg zaczął udzielać mi łask wyższych. Nic nie rozumieją w życiu wewnętrznym. Nic nie rozbieram, jakimi drogami mnie Duch Boży prowadzi. Wystarcza mi to, że wiem, że jestem kochana i ja kocham. Miłość czysta daje mi poznać Boga i zrozumienie wielu tajemnic. Spowiednik, jest dla mnie wyrocznią. Słowo Jego jest święte dla mnie. Mówię to o kierowniku. W pewnej chwili powiedział mi Pan postępuj jak żebrak, który nie wymawia się, jak dostanie większą jałmużnę, ale raczej dziękuję serdeczniej. I Ty, jeżeli Ci udzielam większych łask, to nie wymawiaj się, żeś niegodna ich. Ja wiem o tym, ale raczej ciesz się i raduj i bierz tyle skarbów z serca mojego, ile udźwignąć możesz, bo w ten czas lepiej mi się podobasz. I jeszcze Ci powiem: nie tylko bierz te łaski dla siebie, ale i dla bliźnich. To jest, zachęcaj dusze, z którymi się stykasz, do ufności w nieskończone miłosierdzie moje. O, jak bardzo kocham dusze, które mi zupełnie zaufały. Wszystko im uczynię. W tej chwili zapytał mnie Jezus: Dziecię moje, jak ci idą rekolekcje? Odpowiedziałam: Jezu, przecież ty wiesz, jak mi idą. Tak wiem, ale ja chcę usłyszeć z ust i serca twego. O mój mistrzu, kiedy ty mnie prowadzisz, to wszystko mi idzie łatwo i proszę cię, Panie, nie odstępuj nigdy ode mnie. I powiedział Jezus: Tak, Zawsze będę przy tobie, jeżeli zawsze będziesz dzieckiem małym, i nie lękaj się niczego, jak byłem tu twoim początkiem, tak też będę twoim końcem. Nie polegaj na stworzeniach, chociażby w rzeczy najmniejszej, bo to mi się nie podoba. Ja sam chcę być w duszy twojej. Dam ci umocnienie w duszy i światło, i dowiesz się z ust zastępcy mojego, że ja jestem w tobie. A niepokój rozwie rozwieje się jak mgła przed promieniem słońca. Dobro Najwyższe, pragnę Cię kochać tak, jak nikt na Ziemi jeszcze Cię nie kochał. Pragnę Cię uwielbiać każdym momentem mojego życia i wolę swoją ściśle jednoczyć że ze świętą wolą Twoją. Życie moje nie jest monotonne i szare. Ale jest urozmaicone jako ogród wonnymi kwiatami, że nic nie wiem wreszcie, który wpierw kwiat zerwać. Czy lilię cierpień, czy różę miłości bliźniego, czy fiołek pokory. Nie będę wyliczać tych skarbów, których mam na każdy dzień pod dostatkiem. To wielka rzecz umieć wykorzystać chwilę obecną. Jezu, światłości najwyższa. Daj mi poznać siebie i przeniknij swym światłem moją duszę. I wypełnij sobą otchłań mej duszy, bo tylko Ty sam. O Jezu mój, żywocie, drogo i prawdo, proszę Cię, utrzymuj mnie przy sobie, jak matka małe dziecię. Utrzymuję przy piersi swojej. Bo ja jestem nie tylko niedołężnym dzieckiem, ale nagromadzeniem nędzy i nicości. Wilno 1934 Rok. Tajemnica duszy. Kiedy raz spowiednik kazał mi się zapytać Pana Jezusa, co oznaczają te dwa promienie, które są w tym obrazie, odpowiedziałam, że dobrze zapytam się Pana. W czasie modlitwy usłyszałam te słowa wewnętrznie. Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające moje serce zostało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają duszę przed zagniewaniem ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Proś wiernego sługę mojego, żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu moim, że kto w dniu tym przystąpi do źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. O jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy! Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem, nie dowierza dobroci mojej i szatani wielbią sprawiedliwość moją, ale nie wierzą w dobroć moją. Raduje się serce moje tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem. O miłości wiekuista, pragnę, aby cię poznały wszystkie dusze, któreś stworzył. Pragnęłabym się stać kapłanem, mówiłabym nieustannie o miłosierdziu Twoim duszom grzesznym, pogrążonym w rozpaczy. Pragnęłabym być misjonarzem i nieść światło wiary w dzikie kraje, by duszą dać znać, poznać Ciebie, by dla nich wyniszczona umrzeć śmiercią męczeńską, jaką Ty umarłeś dla mnie i dla nich. O Jezu! Wiem nadto dobrze, że mogę być kapłanem, misjonarzem, kaznodzieją, mogę umrzeć śmiercią męczeńską przez zupełne wyniszczenie i zaparcie się siebie z miłości dla Ciebie, Jezu i dusz nieśmiertelnych. Wielka miłość, rzeczy małe, umie zamieniać na rzeczy wielkie, i tylko miłość nadaje czynom naszym wartość a im miłość nasza stanie się czystsza, tym ogień cierpień mniej będzie miał w nas do trawienia i cierpienie przestanie być dla nas cierpieniem. Staj, stanie się nam rozkoszą. Za łaską Bożą teraz otrzymałam to usposobienie serca, że nigdy nie jestem tak szczęśliwa jak w ten czas, kiedy cierpię dla Jezusa, którego kocham każdym drgnieniem serca. Kiedy raz miałam jedno cierpienie wielkie, Uciekłam od obowiązku do pana Jezusa i prosiłam, aby mi udzielił swojej mocy. Po króciutkiej modlitwie wróciłam do obowiązku pełna zapału i radości. Wtem mi mówi jedna z sióstr, że: Pewno siostra dziś ma wiele pociech, bo taka siostra jest rozpromieniona. Bóg pewno siostrze nie daje żadnego cierpienia, tylko same pociechy. Odpowiedziałam. Myli się siostra bardzo, bo właśnie w ten czas, kiedy wiele cierpię, to i radość moja większa, a kiedy mniej cierpię, to i radość moja mniejsza. Jednak ta dusza dawała mi poznać, że mnie w tym nie rozumie. Starałam się jej to tak wytłumaczyć: kiedy cierpimy wiele, to mamy sposobność wielką, okazać Bogu, że Go kochamy, a kiedy cierpimy mało, to mamy mało sposobności, by okazać Bogu swą miłość. A kiedy nie cierpimy nic, to miłość nasza nie jest wielka ani czysta. Możemy dojść za łaską Bożą do tego, że cierpienie dla nas zamieni się w rozkosz, bo miłość umie takie rzeczy działać w duszach czystych. O Jezu mój, nadzieją moja jedyna, dziękuję Ci za tę księgę, którą otworzyłeś przed oczyma duszy mojej. Tą księgą jest męka Twoja dla mnie z miłości podjęta. Z tej księgi nauczyłam się, jak kochać Boga i duszę. W tej księdze są zawarte dla nas skarby nieprzebrane. O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie w Twoim męczeństwie miłości. O jak wielki jest ogień najczystszej miłości, który płonie w Twym najświętszym sercu. Szczęśliwa dusza. Która zrozumiała miłość serca Jezusowego. Jest moim największym pragnieniem, by dusze ciebie poznały, żeś ty jest ich szczęściem wiekuistym, aby uwierzyły dobroci twojej i wysławiały nieskończone miłosierdzie twoje. Prosiłam Boga, żeby mi udzielił łaski, żeby natura moja była odporną i silną na wpływy, które mnie nieraz chcą odwieść od ducha reguły i drobnych ustaw, bo to są drobne mole, które chcą w nas zniszczyć życie wewnętrzne i na pewno zniszczą, jeżeli dusza jest świadoma tych drobnych wykroczeń, a mimo to lekceważy sobie i to rzeczy małe. Ja nic nie widzę w zakonie małego. Mniejsza o to, że nieraz się narażał na przyprości i przycinki, byle tylko duch mój był w zgodnej harmonii z duchem reguł, ślubów i ustaw zakonnych. O Jezu mój, rozkoszy serca mojego, ty znasz pragnienia moje. Chciałabym się ukryć przed wzrokiem ludzkim tak, że żyjąc jakoby nie żyła. Chcę żyć czysta jak kwiat polny. Chcę, aby miłość moja ku Tobie zawsze była zwrócona, jako kwiat, który zawsze, zawsze zwraca się ku słońcu. Pragnę, aby zapach i świeżość kwiatu serca mojego była zawsze wyłącznie dla Ciebie zachowana. Chcę żyć pod boskim Twoim spojrzeniem, bo Ty mi sam wystarczasz. Kiedy jestem z Tobą, O Jezu, nie lękam się niczego, bo mi nic szkodzić nie może. Koniec części siódmej